Każdy z nas chce osiągać znacznie więcej, zarabiać więcej, ale żeby do tego punktu dojść, musisz być bardziej produktywnym, efektywnym, bardziej skupionym, mieć wyższy poziom energii, no i musisz przede wszystkim doprowadzać swoje projekty do samego końca. Dzisiaj pokażę Ci, jak być bardziej produktywnym, ale powiem Ci coś, o czym tak naprawdę nikt nie mówi, coś, co zmieniło moje życie w ostatnie kilka miesięcy i pokażę Ci po prostu, jak osiągać więcej w zupełnie inny sposób. Na pewno słyszałeś już coś na temat produktywności, jak lepiej zarządzać zadaniami, jak wszystko planować i tego typu rzeczy. A ja dzisiaj pokażę Ci, że wszystko praktycznie, czego się nauczyłeś, jest błędem. I powiem szczerze, przez wiele lat przerobiałem różne programy dotyczące produktywności. Chciałem być bardziej efektywnym, robić więcej w krótszym czasie, czyli więcej projektów, więcej zadań w krótszym czasie, ale zrozumiałem jedną rzecz, że nie tędy droga, ponieważ to wszystko będzie prowadziło do tego, że faktycznie zrobisz więcej, ale będziesz miał znacznie wyższy poziom stresu w swoim życiu i przy okazji będziesz osiągał znacznie mniej. Wszyscy eksperci dotyczący produktywności, efektywności powiedzą Ci, w jaki sposób upchać więcej zadań, jak zrobić znacznie więcej w znacznie krótszym czasie. A ja Ci powiem coś zupełnie innego. Widzisz, nie powinieneś robić zbyt dużo rzeczy. Powinieneś przede wszystkim skupić się na mniejszej ilości roboty, mniejszej ilości zadań, po to, żeby te zadania były znacznie lepiej zrobione, doprowadzone do samego końca, doprecyzowane. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jeżeli my nauczymy się robić więcej w krótszym czasie, to my faktycznie będziemy robili więcej w krótszym czasie. Ale każde małe zadanie w ciągu dnia wymaga od nas energii, pochłania naszą energię. I teraz jak myślisz? Jeżeli ja będę pracował nad jednym zadaniem i będę dawał 100% energii, a Ty będziesz pracował nad 5 różnymi zadaniami i będziesz po prostu tą energię dzielił, to kto będzie ostatecznie miał lepsze wyniki, efekty? Oczywiście, że ja. Ponieważ te zadania, które będę robił, będę dawał z siebie 100% energii, 100% produktywności, skupienia i serca. I ostatecznie mój projekt okaże się znacznie lepszy. Więc cała produktywność, cała efektywność nie polega na tym, żeby robić więcej w krótszym czasie. Co z tego, że zrobisz więcej w krótszym czasie, jeżeli to wszystko, co będziesz robił, będzie powodowało u Ciebie masę stresu, a ostatecznie te projekty nie będą takie, jakie byś chciał. Więc w ostatnim roku sporo zmieniłem w swojej firmie, w swojej głowie, w swoim myśleniu i zauważyłem, że im mniej rzeczy robię, tym te rzeczy są lepsze. I tym mam lepsze wyniki. Tym zarabiam więcej. Więc jeżeli będziesz miał takie poczucie, że robisz za mało, to de facto nie chodzi o to, żeby robić za mało, tylko chodzi o to, żeby robić to, co robisz, ale w 100% skupieniu i skupić się na jednej konkretnej rzeczy. Więc nie musisz robić wielu rzeczy w ciągu dnia. Nie musisz robić więcej. To nie jest droga do sukcesu. Pamiętaj o jednej rzeczy, że w Twoim życiu będzie działała zasada Pareto. Nie wszystko, co robisz, ma takie samo znaczenie. I musisz odkryć tą jedną rzecz, która będzie miała największe przełożenie na Twój biznes, Twoje finanse, na Twoje życie i na tym się w 100% skupić. I pamiętaj o tym, że każde zadanie pobiera od Ciebie pewną energię. I jeżeli my chcemy osiągać sukces, musimy być mega produktywni i mega skupieni na jednym konkretnym zadaniu. I teraz, jak to możesz przenieść do swojego życia? Zauważyłem, że ludzie najwięcej czasu i energii tracą na rzeczy bardzo które nie mają większego znaczenia w naszym życiu, ale które trzeba wykonywać. Dam Ci przykład. Najwięcej energii tracimy, robiąc rzeczy po godzinach naszej pracy, takie prywatne rzeczy. Czyli na przykład bardzo dużo energii tracisz, jeżeli w swoim domu kosisz trawnik, sprzątasz, gotujesz, nie wiem, sprzątasz garaż, piwnicę i tego typu rzeczy. I ja jeszcze chyba 2 lata temu nagrałem materiał, w którym mówię o tym, że koszę trawę i tego typu rzeczy. Teraz tego w ogóle nie robię. Wszystko outsourcinguję, wszystko zlecam. Przychodzi do mnie gość, sprząta mi garaż, sprząta mi, nie wiem, piwnicę, tak? Maluje mi jakieś tam ściany w piwnicy, jak potrzebuje. Na przykład jedzie samochodem wymienić opony. Staram się de facto wszystko outsourcingować. Wszystko, dosłownie wszystko. Teraz jestem jeszcze na takim etapie, że powoli myślę o zatrudnieniu własnego kucharza albo o cateringu. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że to jest sporo
sporo czasu tracimy na tego typu rzeczy. Oczywiście taki outsourcing nie jest dla wszystkich, ale jeżeli zarabiasz powyżej 10 tysięcy miesięcznie, to powinieneś jak najszybciej takie rzeczy outsourcingować. Z tego względu, że uwolnisz swój czas i będziesz mógł go przeznaczyć albo na regenerację, albo na to, żeby robić swoje rzeczy jeszcze lepiej. Aby na przykład skupić się na tym, na czym się lubisz skupiać. Na tym, co daje Ci frajdę, a przy okazji daje Ci pieniądze. Więc i dużo rzeczy, dużo energii tracimy w życiu prywatnym, wykonując właśnie takie rzeczy jak sprzątanie, jak pranie, jak pracowanie, gotowanie i tak dalej. Mnóstwo czasu, energii na to tracimy. I są inne osoby, którym możesz zapłacić. Tutaj nie chodzi o to, że o, widzisz, on teraz zrobił się kasę i staje się taki rozrzutny. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby uwolnić swój czas na rzeczy, które musiałeś do tej pory robić, a które nie sprawiały Ci frajdy, albo nie powodowały, że się bardziej regenerujesz, ale przenieść tą energię na coś, co da Ci pieniądze, da Ci lepsze wyniki i spowoduje, że będziesz zajmował się rzeczami, na których się faktycznie znasz, do których jesteś w stanie dać więcej energii i w ogóle, tak? Michael Phelps, tak? Tak się to wymawia, o ile pamiętam. Powiedział kiedyś, że on w ciągu dnia ma jedno konkretne zadanie. Jakie to jest zadanie? Obudzić się i pływać. Więc on się tylko na tym skupia energię, on się nie skupia na gotowaniu, na prasowaniu, na sprzątaniu, na social mediach, na prowadzeniu, nie wiem, fanpage'a, więc on się na tym wszystkim nie skupia. I ty też powinieneś. I teraz tak, jeżeli masz taką sytuację, że nie możesz po prostu zatrudnić sobie na przykład kucharza czy cateringu, to może warto by było, żebyś dzień przed całym dniem pracy ugotował sobie już wszystko na cały dzień, czyli na przykład ugotował sobie jakiś ryż, ugotował sobie jakieś mięso, po to, żeby tylko potem to szybko podgrzeć na przykład, nie wiem, na patelni, w parowarze, na grillu, czy nie wiem, nawet w tej mikrofalówce. Chodzi o to, żeby nie marnować już swojego czasu w ciągu dnia. Więc albo robisz to na przykład wieczorem, i gotujesz na cały dzień, albo właśnie zamawiasz sobie catering, nie? Tak samo jest z zakupami. Zobacz, ile czasu tracimy na takie głupie rzeczy jak zakupy. Ja nienawidzę zakupów, dlatego stwierdziłem, że jeżeli już mam jechać na te zakupy, to przede wszystkim staram się to zrobić raz na przykład na, nie wiem, tydzień, tak? Czyli jadę raz konkretnie, nie jeżdżę każdego dnia po jakieś małe zakupy, żeby nie tracić czasu, żeby nie stać w kolejkach, żeby nie tracić energii na to wszystko, tylko jadę raz w tygodniu i robię jakieś większe zakupy. Choć z tym też już zaczynam powoli outsourcingować. Kolejna rzecz, jeżeli masz taką możliwość, mieszkasz w większym mieście, to prawdopodobnie działa jakieś Tesco online i tego typu rzeczy, że możesz zamawiać sobie produkty przez internet. Ja częściowo produkty zamawiam przez internet, takie, które mogę zamówić, ale no niestety no nie mam tutaj na tej wiosce, w której ja mieszkam, nie mam takiej możliwości, żeby zamawiać sobie jedzenia na przykład w supermarkecie online. Ale jeżeli ty masz taką możliwość, jak najbardziej to zrób. Następna rzecz, którą powinieneś zrobić, to jest zatrudnienie trenera osobistego. To jest bardzo ważne, ponieważ to, jak się będziesz czuł w ciągu dnia, jaki będziesz miał poziom energii, będzie wpływało bezpośrednio na to, jaki będziesz miał dzień, jaki będziesz produktywny i jakie będziesz osiągał wyniki. Więc naprawdę ćwiczenia fizyczne zmienią Twoje życie i poprawią Twoją produktywność. I dobrze mieć trenera, bo ja zauważyłem, że wiele lat trenowałem sam, teraz mam trenera i zauważyłem po prostu ogromną różnicę. On mi mówi, jak mam działać, daje mi ćwiczenia konkretne, które mam wykonywać, plan. Ja się tym wszystkim nie muszę zajmować, już moja głowa jest w tym momencie od tego odciążona. Taki trener również może spowodować, że powie Ci, jak masz jeść. On Cię poprowadzi konkretnie, zadba o Twoje zdrowie, o Twój sen, o Twoją regenerację, powie Ci po prostu, jakie produkty warto kupować. Więc jeżeli masz taką możliwość, zatrudnij trenera, naprawdę zrobi to dla Ciebie ogromną różnicę. Następna rzecz to jest wprowadzenie porannej rutyny i mówiłem o tym w jakimś nagraniu, postaram się podlinkować. Bogaci mają swoje rutyny i bardzo ważne jest to, że jak stworzysz swoją rutynę, to powinieneś ją pilnować. To powinieneś cały czas dbać o to, żeby nie wybijać się z tej rutyny. Czyli rutyna dotyczy tego, o której ja wstaję, o której chodzę spać, co ja będę jadł, co ja będę czytał, co ja będę robił z samego rana, jak ja będę dbał o swoje zdrowie w ciągu dnia i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy mają ogromne znaczenie i tutaj musisz stworzyć sobie poranną rutynę. Jest o tym osobny film na moim kanale, więc jeżeli właśnie chcesz, to sobie zobacz ten film, ale bardzo jest ważne to, żeby stworzyć taką rutynę i żeby nie od razu, jak wstajesz, siada do telefonu czy na Facebooka, bo to do niczego nie prowadzi, to Cię po prostu rozbija. Teraz mamy jeszcze taką sytuację, że jest ten koronawirus i mnóstwo negatywnych informacji napływa do Twojej głowy. Ludzie się boją, a tak naprawdę największą pandemią jest pandemia strachu. Więc jeżeli masz taką możliwość, nie czytaj tych wszystkich negatywnych informacji, bo to do niczego nie prowadzi.
Kolejna rzecz, która bardzo mi pomogła, to jest Oura Ring. Coś takiego, już mówiłem o tym w jakimś nagraniu. Też znajdziesz informację, jak to się jak się to czyta w opisie. Jest to coś, co mierzy moją aktywność, mierzy mój sen, temperaturę ciała i inne rzeczy. I to nie jest coś, co jest tanie. To też nie jest coś dla wszystkich. To jest dla osób, które chcą przenieść swoją produktywność na wyższy poziom, stać ich na to, bo to nie jest tanie rozwiązanie. Ale to jest coś, co mega mi pomogło. Jak ja zawsze myślałem, że świetnie śpię, bo spałem po 7-8 godzin. Wydawało mi się, że po prostu cud mi malina. Podłączyłem sobie ten ring i nareszcie się okazało, że mój poziom, nie wiem, gotowości w ciągu dnia jest na 78 punktach, nie? I teraz sobie myślę, no nie wiem, czy to dobrze, czy źle. To powiem Ci teraz tak, jak odkąd chyba mam ten pierścień, to jest jakieś 3 tygodnie, mój poziom skoczył z 70 kilku punktów na 91. Więc mój poziom produktywności, efektywności jest po prostu na zupełnie innym poziomie. Jest to drogie, nie jest to dla wszystkich, ale na pewno jest to coś, co warto zachować. Kolejna rzecz to jest dyscyplina, więc widzisz, możesz mieć te wszystkie nawyki dobrze wyrobione, czy możesz mieć rutynę, możesz mieć to wszystko, sposób planowania, możesz wiedzieć o tym wszystkim, ale jeżeli ty się nie będziesz tego trzymał, jeżeli nie będziesz wprowadzał żelaznej dyscypliny, jeżeli nie będziesz tego pilnował każdego dnia, to ci się po prostu zacznie rozjeżdżać. I zacznie ci się rozjeżdżać jeden element i zacznie ci się rozjeżdżać całe życie. Więc to jest bardzo ważne. Ja w weekendy, w soboty, w niedzielę chodzę spać o tej samej godzinie, wstaję o tej samej godzinie. Czasami zdarza się w ciągu roku, że nie jestem w stanie złapać tej rutyny z tego względu, że na przykład, nie wiem, jestem na jakichś urodzinach i po prostu coś się przedłuży, ale staram się przez większość czasu w roku pilnować swojej rutyny, być zdyscyplinowanym, chodzić odpowiednie dni na siłownię, w odpowiedni sposób się odżywiać, żeby tak naprawdę dbać o to, bo jeżeli ci zaczniesz sobie po prostu odpuszczać w małej kwestii, to zaczniesz odpuszczać w każdej innej kwestii, tak? Czyli jeżeli zaczniesz odpuszczać sobie w diecie, to zaczniesz odpuszczać też w innych elementach. I to jest bardzo ważne. Następna rzecz. Izolacja w pracy. Jeżeli masz zespół i musisz z nim pracować, to warto by było, żeby część, na przykład jeden dzień w tygodniu pracowałeś z zespołem w biurze, a przez większość czasu, żebyś po prostu unikał tego, pracował w swoim pokoju. Zamknij drzwi, załóż sobie zatyczki do uszów, pozasłaniaj okna, jeżeli masz taką potrzebę i pracuj. Pracuj, konkretnie pracuj, zrób to. Nieważne, jaki masz system zarządzania czasem, produktywnością, efektywnością, jeżeli nie będziesz pracował, nie będziesz wykonywał pracy, no to jest nic nie warte. Kolejna rzecz. Ludzie mają takie poczucie, że żeby osiągnąć sukces na przykład w biznesie internetowym, to potrzeba 1000 lejków sprzedażowych, 1000 stron, albo ludzie mają takie poczucie, że jak ktoś ma 4 albo 5 firm, to jest dużo bardziej bogaty. Z mojego doświadczenia wynika, że im więcej ma klient firm, tym ma gorsze wyniki i tym mniej zarabia. Wynika to z tego, że nie zawsze tak musi być. Nie zawsze tak musi być, bo mogą być ludzie, którzy są świetnie zorganizowani pod tym kątem, że mają dyrektorów, menadżerów i tak dalej i mają te firmy pokładane, ale zazwyczaj jest tak, że im masz więcej firm, tym po prostu masz gorsze wyniki. I tak samo jest ilością stron, sklepów internetowych. Widzisz, staraj się swój system biznesowy ulepszać, upraszczać, żeby było tego jak najmniej. Ja na przykład miałem taką sytuację, że mogłem wprowadzić nowy produkt na rynek albo cały czas optymalizować ofertę jednego produktu i cały ten lejek sprzedażowy. Co wybrałem? Optymalizację. Z tego względu, że dzięki temu, że będę optymalizował, podkręcał to, co już działa, będę miał dużo lepsze wyniki, bo czasami zmiana, nie wiem, o 1% może mi podwoić dochody. I to działa po prostu, tak? A robienie nowego produktu, kampanii i tak dalej, to pożera energię, a ostatecznie wcale się nie musi przełożyć na większe wyniki i efekty. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób ja robię biznes internetowy, pod tym nagraniem masz link, który prowadzi do mojego 21-dniowego wyzwania. Tam pokazuję dokładnie, jak to zrobić. Następna rzecz, którą warto sobie wdrożyć, to jest to, żeby pozbyć się z telefonu większości aplikacji, na przykład aplikacji do Facebooka, Messengera i tego typu rzeczy. Wcale nie potrzebujesz większej ilości aplikacji, to powoduje tylko więcej stresu w Twoim życiu, no i też nie przekłada się na lepsze wyniki. Kolejna rzecz to przede wszystkim zacznij chronić dostęp do siebie. To jest bardzo ważne. Nie rozdawaj każdemu swojego numeru telefonu. Ja na przykład na wizytówkach, w ogóle nie mam wizytówek, ale jak miałem kiedyś wizytówki, to na tych wizytówkach nie było numeru telefonu. Tak samo nie dawaj każdemu swojego prywatnego maila. Staraj się w ogóle nie sprawdzać wiadomości. Ludzie do mnie piszą, Adrian, na przykład, bo ja tam czegoś nie dostałem. Nie, okej, pisz na biuro obsługi. Ja nie odpisuję na tego typu wiadomości, bo to jest bez sensu. Jeżeli zajmujesz się pocztą, zajmujesz się takimi pierdołami, to nie masz potem czasu na rzeczy ważne. Moim celem jest robienie jak najlepszych produktów, pomaganie jak największej ilości osób,
sposób, robienie jak najlepszego kontentu, ale moim celem przede wszystkim jest pomaganie ludziom, a nie zajmowanie się obsługą klienta, bo to wszystko pochłania energię, to wszystko powoduje, że jeżeli skupiasz się na wszystkim, tak naprawdę skupiasz się na niczym. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny, interesujący. Potrzebujesz więcej tego typu materiałów, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, daj mi łapkę w górę, zostaw mi komentarz. Będą niedługo bardzo duże zmiany na kanale z tego względu, że będę się skupiał jak najbardziej na kontencie. Będę skupiał się, żeby dawać Wam jak najwięcej specjalistycznych materiałów, ponieważ no, ja nie jestem youtuberem, ja jestem przedsiębiorcą, chcę Wam dawać kontentowe rzeczy, które naprawdę Wam pomogą. One nie mają takiego wzięcia jak, nie wiem, materiały o tym, jak być bogaty, jak zmienić swój mindset, ale zdaję sobie z tego sprawę, że to jest coś, czego potrzebujecie i pora realizować ogromną misję. Więc odwiedzaj ten kanał, subskrybuj go, no i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam, Adrian Kołodziej.